Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagramy Fallout. Okej, przecież myślałem, że nie miałem dźwięku. Ja jestem Juliusz Wandel, jak zwykle będę waszym gospodarzem. W poprzednim odcinku udało nam się zagadać trochę do części tutaj mieszkańców wioski. A, wioski, chociaż zawsze dla mnie to było miasto. Adytum. Wszystkiego co pozostało z miasta Los Angeles. Tak swoją drogą, tytułem dygresji, pamiętam jak na wykładzie na studiach na historii pokazywał nam profesor na prezentacji, jak wyglądały miasta tuż po upadku Cesarstwa Rzymskiego i jaka ich część była używana, to wyobraźcie sobie, że bodajże chyba Kartagina głowy teraz nie dam, w każdym razie jedno z miast takich dużych rzymskich opustoszałych. Dużych miast opustoszałych legło w gruzach i mieszkańcy założyli nowe osiedle. Wiecie gdzie? W murach Koloseum. Tutaj tamtejszej areny. Arena była na tyle dużym miejscem, że mogli spokojnie się tam osiedlić, też było na tyle solidnym miejscem, że mogły jej ściany posłużyć za mury obronne nowej osady. A cała reszta miasta była po prostu pozostawiona samej w sobie. Tak samo tutaj twórcy ewidentnie widać inspirowali się właśnie takimi rzeczami właśnie, że z Los Angeles zostają same gruzy, tak, a ludzie osiedlają się w jednym malutkim takim miejscu jak Adytum właśnie, czy jak tutaj będą za chwilę przekazywane różne inne frakcje, jak uczniom Apokalipsy czy Ostrza. Dobrze, póki co na razie nie będziemy iść ani do Ostrz, ani tym bardziej do uczniów Apokalipsy. Najbardziej mnie tutaj interesuje część wschodnia, w której to znajdują się szpony śmierci. Konkretnie będziemy szukać teraz tych... O Jezu, serio? Dobra. Ścieżkowanie zawodzi. Będziemy oczywiście szukać tych części do pompy, czy tam farmy hydroponicznej. Ja chyba z tego co pamiętam, to było gdzieś tutaj w tych pomieszczeniach. A trzeba uważać, bo tu się kręcą szpony śmierci, to prawdziwe szpony śmierci, jak jasna cholera. Dobra, tutaj. Tutaj na razie nie radzę schodzić, bo tutaj jest królowa szponów. W oczy. 135 punktów wytrzymałości za oberowanie oczu, a ciągle żyje, nie? Co? No, prawie jest martwa. No to... dokończmy dzieła zniszczenia.
Dobra, szpony śmierci nic sobie nie mają. Więc my będziemy szukać tutaj tych szczątków tego gościa, który niechybnie zaginął. Ciekawostka naukowa, te szpony śmierci się odradzają. To jest lokacja, która jak najbardziej... O kurde, moja postać trafia. Jak najbardziej się tutaj... Najbardziej się tutaj te potwory, te szpony śmierci odradzają. Dobra, 1000 punktów za takiego szpona śmierci. Odradzają się i to jest przez wielu graczy O co mi chodziło? Chodziło mi o to, że przez wielu graczy to miejsce jest uznawane jako świetne ekspowisko. Właśnie do takich akcji typu podbijanie na przykład poziomów sobie. Jest tu gościu, którego mamy znaleźć. Tak jest. To złom. Kupka starych części, po trochę wszystkiego. Dobra. Że mam pokazać, że mówię prawdę. Wyjdę i wejdę jeszcze raz na tą lokację. I szpony śmierci znowu. Się pojawią, to muszę wejść odpowiednio tamten miejscówkę, co nie? Wróć, one się odradzają. Okej, to prawda, tylko muszą minąć. Musi minąć czas, żeby te ciała mogły zniknąć. Dobra. To ja mogę wam tylko od razu powiedzieć, że będziemy. Ja będę przynajmniej między wideo sobie tutaj działał podbity poziom. To ostrze. Aha, dobra, z ostrzami na razie nie chcemy gadać jeszcze. Na razie ja chcę gadać z Milesem o tej hydroponice, co on tutaj uskutecznia u siebie. Udało ci się już znaleźć te części? Tak, proszę, oto one. Miles ogląda części. O to chodziło, ale wygląda na to, że Smitty będzie musiał nad tym jeszcze trochę pracować. Możesz to do niego zanieść? Mam kilka innych rzeczy zrobienia, nie możesz... Aha. Pewnie, przyniosę je z powrotem, jak już będą naprawione. Mhm. Tu mieszka Smitty. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Musisz dla mnie naprawić te części, bo nie zdołam zreperować maszyn farm hydroponicznych. Da się zrobić, daj mi trochę czasu. Proszę, Smitty wręcza ci naprawione części. Mhm. I teraz co, do Milesa? Z powrotem? Chyba tak. Miles bierze od ciebie naprawione części. Wygląda na to, że Smitty doskonale się spisał. Dzięki za pomoc. Tu masz kilka rzeczy na swój czas. Masz zależeć ci trochę kapsy i kilka steampacków. O, świetnie, steampaki zawsze na propsie.
Jak będziesz kiedyś jeszcze tutaj przychodził, zajrzyj do mnie i Smithiego. Może będziemy potrafili ci pomóc, lekko zmodyfikować coś z twojego sprzętu. Smithy potrafi zdziałać cuda z niektórymi rodzajami broni, a ja znam się na pancerzach. Zagadajmy z nim jeszcze raz. Wygląda na to, że udało ci się znaleźć pancerz wspomagany. Słyszałem kiedyś o procesie chemicznym, dzięki któremu można wzmocnić jego powierzchnię. Niestety brakuje mi pewnych informacji, dzięki którym poznałbym do końca formułę i niezbędne odczynniki. Słyszałem, że bibliotekarka pani Templeton ma trochę prac i książek, które mogłyby mi pomóc. Jeśli mi je przyniesiesz, to myślę, że będę mógł udoskonalić twój pancerz. Brzmi ciekawie, porozmawiam z panią Templeton. Czy mamy jeszcze? Chyba mamy tę część. Nie, oddaliśmy je Smithiemu, dobra. Znaczy Milesowi oddaliśmy, sorry, nie Smithiemu. Mylą już mi się. Mamy jeszcze 6000 tych. Okej, okay, udajmy się zatem do pani Templeton szybko, na chybcika z tego. Przewodnik karawany. Chcesz, żebyśmy już wyruszyli? Tak, możemy ruszać. Dobra. Sprawdzam, czy nie ma nikogo. Dobra, możemy iść dalej. Okej, udało ci się. Oto twoje 600 kapsli. Jak chcesz więcej roboty, po prostu pójdź znowu porozmawiać z szefem. Byłbym szczęśliwy, mogąc ponownie z tobą pracować. Szepnę tobie dobre słówko szefowi. Spoko. Siema. Dostaliśmy pieniądze jeszcze dodatkowo za to, że ten... powróciliśmy z karawaną. Ja nawet nie wiedziałem, że oni tu dalej stoją. Byłem pewien, że oni już sobie pojechali, a tu proszę, no... Siupryza taka. Dobra, udajmy się do biblioteki na szybko, skoro tak. No tak swoją drogą, jest 19 września. Dobra, wiecie co, ja nie będę się bawił już w te karawany, tylko od razu pójdę na piechotę do Adytum, jak tylko uzyskam te książki. Możecie znowu widzieć, czego dzisiaj szukasz? A masz może dzienniki chemiczne? Majs Adytum mówi, że istnieje na to szansa. Owszem, słyszałam o nim i mam tu, czego szuka. Będzie go to jednak kosztowało 750 kapsli. Dobra, to pieniądze. Proszę, pozdrów ode mnie Milesa. Mamy dzienniki chemiczne. W ogóle co to jest za książka? To jest pisma chemiczne, starta literatury naukowej poświęconej dyscyplinie chemii. Szczególnie interesujące są artykuły z dziedziny chemii molekularnej. Czyli coś, co mnie w ogóle nie kręci. Wolę historię. No chyba wszyscy mieliśmy z chemią w szkole problemy. Coś tak mi się wydaje, ale nie wiem, może jest coś tu moich widzów jakiś fascynat chemii. Mnie zawsze ten przedmiot przerażał. Dobra, wróćmy do, nie do Blasku, tylko do Adytum, znaczy do Boniard, chyba, do gruzu. Zresztą widać tutaj po tym miejscu, że to całe Los Angeles jest wielkim gruzowiskiem i... No, zresztą mam tę mapę LA, ten Boniard, nie? Los Angeles County, California, czyli Hubs Los Angeles z Kalifornii.
Playground of America. Magazyn? Nie. To jest chyba a... Adytum chyba. Ciężko było widzieć w tej czcionce. Się zlewa wszystko. Źle zrobione napisy. Dobra, wracamy do Milesa oczywiście. Pancerz wspomagany. Zapominajmy tą liczbę. Jak udało ci się odnaleźć hub, odwiedzić hub i porozmawiać z panią Templeton? Tak, tu masz te swoje książki. Miles bierze od ciebie książki i zaczyna je wertować. Mam rację do siebie przez kilka minut. No, wydaje mi się, że już wiem o co chodzi, ale na proces trzeba poświęcić cały dzień. Zgadzasz się? Jasne, żaden problem. Miles bierze od ciebie pancerz. Miles oddaje ci twój pancerz, który błyszczy bardziej niż przedtem. Chyba się udało. Mam nadzieję, że to ci pomoże. Pancerz wspomagany, utwardzony. 50, 90, 70, 50, 60. Zdecydowanie lepiej się prezentuje, jeśli chodzi o statystyki, chociaż klasa pancerza jest dalej ta sama. Niemniej odporności już są nieco lepsze. Teraz chodźmy do Smithiego. Chyba, że coś jeszcze będziemy... Miałem cię widzieć, ale właśnie jestem w trakcie ważnego eksperymentu. Jasne. Zakradziesz tutaj można oberwać. Dzięki za zreperowanie farm. Jak wpadnie ci przypadkiem w ręce karabin plazmowy, to mi go podrzuć. Znam parę sztuczek, które mogą go ulepszyć. A więc udało ci się coś takiego zdobyć? Tak się składa, że mam coś takiego. Spoko, nie? Fajna rozmowa. Trochę jak te dialogi z Obliviona. Good day. Farewell. Daj mi go. Zobaczę, co się da zrobić. Smithy bierze karabin, wyciąga swoje narzędzie i zaczyna przy nim majsterkować. Proszę, chyba już... Smithy, oddaję ci karabin. Teraz go wypróbuj. O tak, moi drodzy. O tak. O tak. Winchester P94 Turbo. Zmodyfikowany karabin plazmowy. Winchester P94. Komora plazmowa jest na stałe podpięta do ogniwa termojądrowego celem... Przyspieszenie procesu formowania strugi plazmy. Minimalna siła 6. Aktualny ładunek wystarczy do oddania 10 strzałów ogniwo termojądrowe. Aż 19 funtów. A jakie ma statystyki? 35 i 70. Zasięg 35, czyli dobry zasięg na średni dystans. Nawet powiedziałbym, że lekko daleki. I obrażenia od 35 do 70 to jest broń zadająca, jedna z broni zadająca największe obrażenia w grze, a przynajmniej jest to najlepszy karabin energetyczny w całej Falloutie 1, nie ma chyba lepszego. I de facto jest to broń ultimatywna dla naszej postaci, nie ma niczego lepszego, no chyba że bawimy się w broń ciężką, no to wtedy jeszcze ewentualnie możemy mówić o wyrzutni rakiet albo gatlingu laserowym. Czy w Falloutie 1 był gatling laserowy? Teraz nie pamiętam.
No w każdym razie bronie ciężkie są tylko porównywalne, zadają obrażenia, bo bronie ciężkie opierają się o podobne obrażenia, plus jeszcze strzelają seriami, więc jakby tutaj mamy do czynienia z jakby z lepszymi obrażeniami. Okej. Ja myślę, że tutaj zakończę odcinek. Nie wiem, czy był krótki, czy nie był. Albo dobra, wiecie co? Jeszcze zagadamy z Zimmermanem, bo żeby tutaj jakby rozpocząć wątek główny w tej mamy na ciebie oko. Dobra, spoko. Żeby rozpocząć wątek główny w tym tej lokacji, trzeba zagadać z Zimmermanem. Czego chcesz? Kim jesteś? Jestem John Zimmerman, burmistrz Audytum. Co ci do tego? Twoje strażnicy mówili, że masz dla mnie zlecenie. Mogę mieć. Czy już kiedyś udało ci się rozprawić z występną morderczą bandą złodziei? No wiesz, ja do polityki się nie pcham. Co się tutaj dzieje? Czy na pustkowie istnieje już jakieś na pustkowie istnieje jakaś miejscowość, która nie ma problemów z gangami? Zdarzyło ci się już rozprawić z jakimś gangiem? Można tak powiedzieć. Dobrze, zatem wiesz, jakie bezwzględne i krwiożercze one potrafią być. Obawiam się, że ostrza są naj... Przepraszam? Obawiam się, że ostrza są najgorsze z nich. Wszystkich. Jesteśmy skromną, bogobojną osadą, która tylko stara się przeżyć. A te potwory żerują na nas. Zimmerman szepcze pod nosem i naszych dzieciach. Jak to żerują na was? Cóż, regulatorzy powstrzymują ich od atakowania nas otwarcie, ale to wszystko, co mogą zrobić, by zapewnić bezpieczeństwo naszej małej społeczności. Tamci próbują wkradać się tu nocą, żeby mordować naszych obywateli lub porywać nasze dzieci. I Zimmerman przerywa na chwilę, by się uspokoić. Zaledwie w zeszłym tygodniu jeden z nich w środku nocy wpadł przez bramę z dynamitem przytroczonym do ciała, żeby wysadzić koszary regulatorów. Niewątpliwie było osobić nas na tyle, aby mógł przeprowadzić atak na pełną, mogli przeprowadzić atak na pełną skalę. Wygląda to na lekką przesadę, nieprawdaż? Dam ci 2000 kapsli za zabicie ich przywódczyni. Chcę głowy tej suki. Wydaje się mieć do niej coś osobistego. Kazała porwać mojego syna, torturować go i zabić. Zostawili go wbitego na słup zaraz za bramą. A to zwrodniałe skurwiele, wezmę to zlecenie. Bogom niech będą dzięki. Nareszcie mój syn zostanie pomszczony. Siedziba ostrzy jest na północ stąd. Wróć, gdy wykonasz zadanie.
Aha! Dostaliśmy zadanie właśnie od Cybermana. Już oficjalnie mamy zadanie na te ostrza, o których mówił wcześniej Kaleb i parę innych mieszkańców Adytum. A między innymi też Samael, Prospektor. Prospektor, czyli złomiarz, tak? Szabrownik. No dobrze. To w takim razie ja tutaj kończę odcinek, moi drodzy. Ja byłem z Vandal, wiesz, przejdziemy sobie do następnej lokacji. Ja byłem Louis Van Delft, to było Fallout i do następnego odcinka, moi kochani. Na razie, cześć.